Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Cześć, nazywam się Michał Chrapek. Pokażę Wam dzisiaj, jak mieszkamy na obozie na Cyprze, jakie mamy warunki. Zapraszam. Startujemy od moich sąsiadów, czyli papiczków naszych. Jak ja to mówię śmiesznie. Robert Pik i Kamil Batek. O, tutaj są właśnie moi koledzy. Odpoczywacie, chłopaki? Na maj. Jak warunki na Cyprze, powiedzcie tutaj. Robert, jak tam? Cześć, nagrywa. Będziesz live stream. Robert, podoba ci się na Cyprze? Bardzo fajnie. No, wydaje mi się, że dużo ładniej niż na Słowacji, nie? No ładniej, nie. Lepsza tylko pogoda. Morze lepiej jest jak u nas. Pogoda. Lepiej morze, ale... Ten Robert, Robert oficjalnie na obozie został mianowany do bycia jednym z członków kartelu Skali, także myślę, że będzie mu bardzo miło. Jestem zadowolony z tego, że jestem Big Four. Jak widać, mamy dwa takie pokoje, jeden większy, drugi mniejszy. Tutaj akurat większy mieszka Robert, tak? Tak, ja jestem tu w kółku. Także, no można powiedzieć, że Robert tutaj rządzi. Ale Kamil myślę, że się nie poddaje, widać, że tutaj ma własną swoją. Kamil ma teraz dwie pustele. Tutaj jedną, a tam jedną. Dobra, idziemy dalej, odpoczywajcie, chłopaki. Teraz odwiedzimy naszego snajpera najlepszego. Zobaczymy, czy szykuje formę na wiosnę. O, i jest i nasz obrońca również, Igor Tarasow, popularny Igors, syn starego Igorsa. Program like. No i tak jak mówiłem, chłopaki, jak Wam się podoba na Cyprze, jakie warunki? Program live czy coś, bo nic nie zapytałem. Tak, odprowadzam tutaj naszych wspaniałych kibiców po naszym ośrodku, jakie mamy warunki. Igor uciekł, ale to... Spokojnie z Matką. Czego na pracę, ja nie szukuję. Patrzcie, jak warunki. Idealne. Hotel podoba się. Tak jest. Boiska fajne. Boiska super. No. Pogoda dopisuje. Dwa boiska. Jedzonko. Trzy boiska. Warunki bardzo dobre. Jedzonko jak? Jedzonko powtarzasz, ale nieźle. Nieźle, dokładnie. No także tak jak widzimy tutaj, mamy taki sam pokój tutaj. Rządzi chyba Marcin w tym pokoju i... Kolega dostał izolację, bo on na początku... Tak, kolega Igor dostał izolację, a myślę, początku, że... Na początku podróż. Myślę, że tutaj była dość duża walka o to, kto będzie spał na tym większym łóżku, bo mimo wszystko to są nasi wieżowcy. Ale wpuść tutaj na salon, zobacz, jak sobie... Ale myślę, że nie ma tragedii, tutaj jest loża... Tak zwana VIP-owska. Igora Tarasowa. Zwana VIP-owska, oczywiście apartament z balkonem, z tarasem, z widokiem na morze. Idziemy dalej. Powodzenia, panowie. Trzymajcie się, odpoczywajcie. Dawid, Mira, kim jesteś? Cześć. Co robisz? Co robisz? Oglądasz bajkę? Jaką? Jaką bajkę? Co? No powiedz jaką. Jaką bajkę oglądasz? Si? Si patrol? Si patrol. Tu jest osoba, którą najbardziej szanuję w tym klubie. Najbardziej pozytywna osoba. Im więcej takich osób w naszym sztabie szkoleniowym, tym naprawdę zajdziemy bardzo daleko. Dziękuję. Od samego rana taka dawka pozytywnej energii i emocji, że naprawdę... Wracam przed chwilą, żeśmy to uzgodnili, żeby powiedzieć. Mamy to? Tak. Dobra, teraz idziemy do najbardziej wymagającego pokoju na tym obozie, czyli nasza domu. Pukamy. Proszę otworzyć, Tener Urban. Mówiłem, że to najbardziej wymagający pokój w tym hotelu. Czekaj, bo jestem. Cześć, chłopaki. Siemano. Witam. Co robicie? No nic, golimy.
Jeszcze wolicie? No, czekaj. Niech powiedzą wynik dwóch meczów. Ej, teraz. Jest taki mądry jest. Otwieramy. Ja wygrałem jeden turniej. Ale co ty za czemu co ty gadasz? To ja w Turcji wygrałem 47 meczów z nimi i o co wracam? Kamil, ja jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, pamiętaj. Przegrałeś 7-3. 7-3. Dobra. Warunki fajne? Tak. Mega. Pogoda fajna. Pytanko mam do was, czy jakaś ściana jest rozwalona, czy nie? Jeszcze nie wiem. Nie wiem, ale... Dlatego się pytam, bo już sobie dałem spokój z grą na razie w PlayStation, bo za dużo kosztów ponosiłem przez tą grę i musiałem na razie sobie dać spokój, ale widzę, że chłopaki... Kolega lubi w Japońcy kupować. Widzę, że chłopaki są naturalni, wychowani i wszystkie ściany stoją. Mecie tylko padami rzucam. Dobra, dobra, idziemy, nie przeszkadzamy. Oto jest nasza zdolna młodzież. Danek, będzie dobrze. Mam nadzieję, że... Finał gramy teraz. Czy kilka baniek finał, tutaj... Finał. Kilka baniek tutaj tak siedzi, wiesz? O! Albo poczekajmy chwilę, bo to finał, wiesz? A przy FIFA to... Finał turnieju 2 na 2. Przy FIFA to dużo emocji, zwłaszcza na twarzy, wiesz? To możesz kręcić mimikę twarzy nie po niektórych. O, patrz jak Maciek jest skupiony. Już nawet języczek dodał do tego. Widać, że lubi z tym języczkiem coś robić. Dobra, powodzenia chłopaki i do zaraz. Widzimy się na kolacji. Także jak widać, pod tym kątem nic się nie zmieniło. Całe 3-4 lata temu, 5 też, głównie na tych obozach grało się cały czas FIFA, FPS-a, także pod tym kątem się nic nie zmienia. I nic, no i tak wygląda nasz hotel, nasze warunki. Naprawdę mamy fajne warunki. Dopisuje teraz pogoda, także nic, tylko ciężko pracować, fajnie przygotować się do rundy wiosennej i jak najlepiej zacząć już od meczu z Krakowem. Pozdrawiam. Tutaj jest główne wejście do naszego hotelu. W części dalszej mieści się stołówka, a jak wspomniałem za mną, część hotelowa, gdzie na czwartym piętrze znajdują się nasze pokoje. O, są asy. Masa. To jest kierownik, tam jest masa. Masa, ten szef gangu, masa. Tak, dobra. Ja w kierowniku, dziękuję za żabkę. Także za dobrze nas tu żywią. Tak. Kierowniku, dziękuję za żabkę. Proszę bardzo. Podpowiedziałeś, że byłeś? Byłem. Zimna woda? Jeżaba? Nie, chciałem zobaczyć. To jest koski worek, to jest wór kosy. To są leszcze. Igra, do gipsu się pcha. Jest trener bramkarzy? Krzysztof Dragon Osiński. Ale co tu się kręci? To są wielkie rzeczy. Gierek, powiedz taki kawał. Niech nam powiedzieć kawał. Gdzie ta winda jedzie? Bóg ma jechać. Pamiętasz klasyka? Poprzek, bok i po skosie. Tak. Mamy boisko do skłosza. Wczoraj był remis. Graliśmy z Cezarem 2-2. Więc dzisiaj rewanż. Siłownia, bardzo profesjonalna, trener pracuje. Tu mamy mały basen, z którego korzystają zawodnicy po treningu z tyłu. Z tyłu do ping-ponga. Teraz znajdujemy się na boisku, na którym odbywają się codzienne treningi. Za nami z tyłu jest Wisła Płock, przed nami boisko, na którym trenuje UFA. Z tyłu jest nasz hotel, dosłownie minuta drogi. I tu się odbywa całe przygotowanie. Super. Woda, zdrowie, dobra. 15 stopni, powiem ci, lepiej niż na polskim morzu. Jak polski Bałtyk lecie. Nie, jeszcze lepiej. Ciepły. Nasza młodzież wraca. Skąd wracasz? To widać. Tak. Jakie to nogi?
Drewniane? Tak. Sęki można wycinać. Wisła po. Teraz już ciepło. Ciepło. I tutaj mamy Morze Śródziemne, jak wspomniałem. Syria, Liban, Jerozolima. Zawodnicy są w morzu. Część chłopaków z Wisły Płoc, bo są z nami razem na obozie. Wiadomo, wiadomo. Nie, są dziewczyny, to jest Kamil. Nie, nie, nie. To jest kierownik. Nic, właśnie pokazujemy, jak z wami współpracujemy, jak się przygotowujecie, jak my. A w lidze wojna. Jak będzie? Wojna. Wojna. 3-0 dla nas, czyli w dwóch meczu będziemy lepsi. Zobaczymy. Ciężko. Walczymy jedni i drudzy, ostatnio się pracę. Znajdujemy się na stołówce hotelowej, gdzie spożywamy posiłki. Widzimy tutaj nasze stoły dla zawodników, dla sztabu. Z tyłu jest Wisła Płock, rosyjski klub UFA i chińska drużyna żeńska. Tu mamy posiłki. Kuchnia jest czynna od godziny 12:30. Każdy z nas sobie przychodzi, mamy zupy, mięsa, sałatki, z tyłu coś słodkiego, tam najrzadziej chodzimy, zaglądamy i tutaj sobie częstujemy się posiłkami, które spożywamy w tamtej części. Znajdujemy się teraz w centrum naszego ośrodka. Z tyłu mieści się stołówka, za moimi plecami miejsca noclegowe. Tak wygląda w wielkim skrócie pobyt na Cyprze. Pozdrawiam. WKS.